Witam, jest ze mną niespodziewany gość, czyli obecny już niedługo przewodniczący samorządu. Witam, czyli Jan Hulaj. Stwierdziliśmy, że kilka kwestii trzeba jeszcze wyjaśnić, więc na początku chciałem cię zapytać, co sądzisz o kandydatach na Twoje stanowisko? Dziękuję. Uważam, że kandydaci są odpowiedni. Niektórzy z nich zostali wyszkoleni, że się tak wyrażę, i mają doświadczenie w działaniu z samorządem. Uważam, że głos na jednego z obecnych kandydatów to dobry głos, ponieważ idealnie sprawdzę się w nowej roli przewodniczącego samorządu. Swego czasu na przykład na spotet. Było sporo zamieszania wokół Twoich postulatów. Chciałem zapytać, co z nimi? Co na przykład z obiecanym sztandarem? Już wyjaśniam. Sztandar, tak jak e, imię dla naszej szkoły, był jest moim głównym postulatem. Jak wszyscy wiemy, nie zostały one spełnione. Już wyjaśniam dlaczego. Przedstawiłem dokładną. Dokumentację, którą mogłem przedstawić zarówno dyrekcji, jak i Radzie Rodziców. Uw, dokumenty zostały przeczytane, lecz sama inicjatywa została odsunięta na dalszy plan przez powody finansowe, gdyż sam sztandar kosztuje w granicach 8-9 tysięcy na prywatne wykonanie. Dlatego Rada postanowiła odłożyć ten projekt na dalszy plan. Lecz nie znaczy to, że ktoś nie może tego ruszyć. Pozostawiłem wszystkie potrzebne dokumenty oraz harmonogram tego, jak powinien przedstawiać się plan działania na, nowe, na zrobienie nowego sztandaru oraz imienia szkoły. Jest, te dokumenty są u dyrekcji. Trzeba tylko o nie poprosić. Jeżeli znajdzie się takowa osoba, która będzie chciała to zrobić, nie ma problemu. Jestem pomocny. Kolejną kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest różowa skrzyneczka. Słyszałem od osób zainteresowanych tematem, że została zaniedbana. To nie tak, że została zaniedbana. Wszystkie kroki zostały podjęte. Pisaliśmy do różnych fundacji, które jakkolwiek chciały dać nam pomoc. Okazało się później, że one dają tylko skrzyneczkę, którą już mamy. Nie wspierają szkół w postaci takiej, że przysyłają środki higieniczne dla pań. Dlatego stwierdziliśmy, że nie będziemy kontynuować współpracy z fundacjami, gdyż nie są w stanie nam do, dostarczyć wszystkich produktów. Byliśmy parę razy u dyrekcji. Jeszcze w tym tygodniu mamy spotkanie z panem dyrektorem, gdzie będziemy dopinali ostatecznie ten projekt. Jest to ciężka sprawa. Już y, tytułem końca chciałem zapytać, czy y, pomimo Twojej rezygnacji ze stanowiska możemy liczyć na Twoje dalsze zaangażowanie w samorządzie, czy jednak już rezygnujesz? Początkowo myślałem o totalnej rezygnacji, jednak z dniem obozu przekonałem się, jak bardzo fajne jest środowisko i jak bardzo będzie mi go brakować. Dlatego obiecuję, że jestem. Do dyspozycji. Może nie będę w 100% angażował się w życie samorządu, że będę biegał i chciał brać udział we wszystkim, ale na pewno będę chciał Wam pomóc i będziecie mogli liczyć na moje dobre słowo, pomóc w dyrekcji, cokolwiek. Jestem do dyspozycji. Chciałem zapytać jeszcze: czy masz może jakieś rady wynikające z doświadczenia dla Twoich potencjalnych następców? Mam. Nie bierzcie tej roboty do domu. Jeżeli coś ogarniacie tutaj, zostawiajcie to tutaj i nie przejmujcie się tym aż tak bardzo. Wiem, że zajmuje to bardzo dużo czasu. Jest to, może się wydawać, że funkcja przewodniczącego nie jest aż tak bardzo obserwująca, jednak im dalej w to wchodzimy, tym bardziej doświadczamy tego, że jest to praca ciężka i najlepiej właśnie brać to z lekkim dystansem. Nie brać tego sobie za bardzo na głowę i działać, działać, trzymać kontakt dobry z ludźmi, mieć wiarę w to, że to, co chcecie, to, co macie w postulatach, jesteście w stanie do zrobić. To moje rady. Chciałbyś może jeszcze coś przekazać ludziom na koniec Twojej kadencji? Idźcie na wybory. Y no to ja myślę w imieniu całego samorządu mogę tylko podziękować za tę kadencję i za ten wywiad. Dziękuję bardzo.